Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, takim pierwszym oficjalnym odcinku z w sumie nagrywania jakichś filmów i ze mną Stawko oczywiście. No, siemanko. Możecie do mnie wpaść też na No, kanał? Tam jest mi na mam nadzieję, że się sobie. przywitają, mi się słuchawki zepsuły, nic nie słyszę. Ale mi się z tym znajdujemy, mi No. się na celi typowa polska wieś, więc tak, zacznijmy od samego początku. Nie z nami 60, jak kto woli, USUS C355. To woli, nie musiała się już odpalać, bo dobra, zostaw ją, będzieś miał ten. No, zagrzeje ci się, więc tak, idziemy dalej. Mamy Wistulę, sobie gdzieś na samym początku. Dwie przyczepy, no cóż, idziemy dalej. No, chałupa, rozsiewacz, kolczatkę, no to widzicie wszystko. Nawodnika, bardzo mi się to podoba, naprawdę, ja mam gratulacje do autora. Znajdujemy się na mapie, to w ogóle osada. Chyba, wy macie jedna najlepsza mapa do farminga nowego, więc tak, idziemy, idąc dalej. Mamy spichlerz, 10 świn na Jeszcze chciałam razie. coś powiedzieć o tej mapie. Jeszcze. No. Gdzie ty jesteś, nie? Mów. Że ogólnie ona jest odwzorowana z prawdziwego życia. Tak samo się ta nazywa. Tak. Wieś, więc sobie wejdziecie w Google, to byście mogli Tak, zobaczyć. mamy beczkę, tak do mi sobie wiadomo. Tutaj wszystkie mamy ten, no. Nasiona, nawozy, jakie, zobaczcie, jakie bogactwo. Paliwa też mamy dużo, no, No, o ile tak, nasiona paliwa. robimy sami. No Oczywiście to będziemy wiadomo. zaprawiać, żeby było wszystko ładnie, realnie. Tutaj proszę bardzo, betoniarka. A, bo Tak, tutaj mamy 30 to. też jest. Tu mamy Tak, betoniarek. 30, no i idziemy dalej, talerzówka i tak dalej. Mamy nadzieję, że 60 się z talerzówką nie zakopie. Bo mamy moc na zakopywanie. A jeżeli będzie się kopać, to po A, bo prostu go mamy. wyrzucimy. Bo to niby fajnie, realnie, ale trochę zaczyna mi za bardzo aż przeszkadza. Pługi, wiadomo. Też nie wiem, czy jest dobrym pomysłem do 30 pług trójkę dawać, ale będzie, że go to wymienimy. Nie wiem, żaden problem. No, kopaczka do ziemniaków, tutaj ziemniaki, proszę bardzo, jedno pole tu, jeden skosiłem sobie pod łacineczkiem. No i piwnica oczywiście na buraki, nie? Złotaba, A, nic i nie... Nic się nie ogólnie zbaguje. mamy. Ogólnie jeszcze mamy moc na linę, na łańcuch, jakby Tak, się no... zakopał. Dobra. Dokładnie Więc tak, więc jakoś tak. to Lekrze będzie. dziesiątką, tak jak ci mówiłem, Akurat postaw przy psie wszystko. leży. Postaw wszystko, tam wiesz, tak jak mówiłem, a ja biorę wistulę i lecę kosić już. Bo kosimy teraz jęczmień. Mam jeszcze jedno pole pszenicy. No, tam. O, 53, więc to na następnym odcinku, jeżeli nie ja, to on będzie kosił. Dobra, mówię rozpalona, będą być trochę wypłacić do ciebie, więc zagrzałem. No, leć. No co czekasz? Nie, bo lagi jest spore. Weź sobie może automat, nie? Oczywiście, ja nie gram na kierownicy, chociaż mam. Nie wiem, czy... No jedź, On proszę mnie cię. skręca. To weź sobie automat może. Chodzi o to, tylko ja mam login internetu duży. Nie wiem, czy będę powiedzieć, żebym jechał za tobą. No bo chciałem ładny początek, myślę, że to się nie udało. No, to wszystko przez swój internet. Tak, nie jest tak źle, bo jeszcze jedziesz trochę. Dobra, ja wyprzedzam, bo ja to zajmę mi to za... O kur... Ja pier... Dobra. Wistula do naprawy idzie jak coś. Żegnam Państwa bardzo serdecznie. Wistula to też odcineczka, ale trzeba naprawić kombajn. No to za... Może kiedyś dojedziesz. Nie gram na kierownicy, bo nie mam... Czy mam kierownicę, ale nie chcę, mało mi się na ziemi jej podpinać. Nawet nie wiem, czy będzie działał na komputerze. Dałem do Xboxa, więc nie wiem, czy to będzie działało. No, ale się zobaczymy. Jest takie. Ja jadę najpierw na tamten koniec pola, bo według czego, jeżeli by mi zabrakło w tym miejsca w zbiorniku, to żebym dojechał. Znaczy, żebym mógł się wysypać według czego. No, czemu się nie odzywasz? Bo myślę, jak tu lagniąc w ciągu, że nawet A ile masz pingu? ping mam spory. Ile? Teoretycznie 100, ale 100, ale w farmingu wiesz, jak to działa. W Nie, no farmingu 100 to dość dużo. może musisz się przyzwyczaić trochę do tego, bo ja... No, ja się zapraszam do Stacha na kanał, bardzo serdecznie. Nagrywam, tam jest druga seria nasza. Od zera do farmera. Się ona nazywa, więc... Fajnie, dobra. Nie wiem, chyba... Dobra, walnę sobie na początku poprzeczniak jeden.
Ale wiesz co? Te słyszę, mam dźwięki na 40, a słyszę 60 na drugim końcu pola, nie? A ty tam ją próbujesz wjechać na pole. No dobra, zaczynamy. Może motowidłem sobie podjąć trochę. I dobra. Wrócimy. Więc, tak jak mówię, najpierw kosimy jęczmień. Co na Maciuku, może on będzie kosił pszenicę, zobaczymy. Żeby nie robić dwóch takich samych rzeczy na odcinku. Słychać mnie? Słychać się bardzo dobrze. A co? A, no bo mi czarny ekran się wyjebał na kompie. Serio znowu? Nie wiem, to muszę go tam coś naprawić, bo... Albo fajnie mi klaszuje ten na kompie. Wyjebał się, bo to jak sobą. Nie przeklinaj, proszę się. To się bardzo... Teraz się wszystko nagrywa. Oczywiście, że się nagrywa. A dobra, widzieliście przynajmniej mój ekran, jaki piękny mam. Ten coś, nie wiem, czy to jest przez mocno zakopywanie, czy przez to, że ona tak wistula czasami będzie szybciej, a czasami wolniej. Czasami zwalnia do 2 na godzinę, trochę mnie to denerwuje. Jak ktoś teraz się powiem. Wyciszę, jak ktoś teraz się teraz wyciszę, bo muszę może zrobić. Okej, dobrze. No więc może się dać, wbijam, trzeba się, jak powiedziałem, proszę wbijać do tamtego pana na kanał, ponieważ bardzo... Jeszcze takie bardzo odcinki się pojawiają, że nie co tydzień, ale co jakiś czas, jak będziemy jak będziemy mogli, to zawsze nagrywać. Może i możemy, to zawsze staramy się nagrywać ten odcinek, żeby on był. Nie wiem kiedy, nie wiem też na kiedy ten odcinek wyjdzie, nagrywamy go no, w niedzielę. Co prawda nie 30 listopada, bo października, no ale ty młodź się lekko zbogował. To nie tylko u nas tak jest, więc proszę na to nie zwracać uwagi. No nie wiem, nawet nie czujemy też, ale my hektarów mamy. Więc... Może teraz sprawdzę. Znowu mi się słuchawki przestały działać trochę, a dobra. Mam nadzieję, że nie zrobi mi jaka. Tak, mamy... Tu jest... No, załóżmy te 0,9 hektara. Pół hektara. No dobra, no tu już jest trochę. No to nie tego nie liczę. Tam też jest pół. Myślałem, że tam więcej jest na tym 53. Naprawdę. Tam, że jest tam więcej tego pola. Ej, ale powiem wam, że myślałem, że to też będzie lepiej sypać trochę te jęczmień, nie? Zrobiłem jeden przejazd, to dość długim polu i tak 60% będę miał, więc... Czy wytnę na spokojnie poprzeczniak i... Kurde, trochę się jednak zejdzie z tym koszeniem tu, nie? Koniec trochę dziwnie zwalnia, raczej śpieszę, raz zwalnia. Kurza mnie to trochę. Nie wiem, przez co to jest, czym jest to spowodowane, no ale... Tak faktem trochę wolno idzie to. Nie wiem. No, coś mi się zrobił. Aha, no kurze. Mokro tak jeszcze, co? Niby nie padało przez ostatnie 2 miesiące, ciekawe dość. No co tam jest ostatnich tych jeszcze? Kurde, na liczbę będzie padać. Co tu się stanęło? Kurde. Co tu się stanęło? Kurde, co jeszcze mokro chyba trochę. Ja pierdzielę, no chłopcy to nigdy nie wiedzie, nie? Co jest? Nie wiem, czy to wysuwanie jest z nami pierwszy i ostatni sezon, bo to jeżeli ma być tak jak teraz, to ja bym ją po prostu wywalił. Bo to nic dobrego, że nie będzie, bo na takim tempie to będzie kosić. No z drugiej strony okej, okay, no mały kombajn, no ale kurde... Ale żeby on się tak wieszała, no to nie jest zbyt... Nie wiem, jakiegoś bizonka złapie z jakiegoś za 50 starego. O, jak jedna selnica przebiegła po polu. Fajnie. O, jeszcze jedno. Słuchaj, zaraz się zrespi w tym. Zaraz się zrespi w tych... Zaraz się zrespi pewnie w cegłach, albo tam śpi może, nie wiem. To nie sprawdzałem przed odcinkiem. A teraz możemy sobie wycofać i wysypać to zaraz. Bo to...
półtorej tony z jednego przejazdu. Nieźle. Przybyłem jeszcze jeden poprzecznik wyciął. Kurde, bałem się, że uderzę, no. To się złamie chociaż tutaj na raz. Nie mam nadzieję. No już mniejsza z tym. Miałem na tamtą drugą, no to sankę sypać, ale... No jak widzicie, jemu nie wiadomo co się stało w tym momencie. Niestety. Albo napiszę zaraz co, jak będzie się wysypywać. Zobaczmy jak tam sypie z tego pola. Jeszcze ciutkę ładne zboże. No nieźle. No bo to się mi wysypie. A ja napiszę do niego, czy w ogóle mógłby się odezwać. On się wysypał, no dobra. Napisałem. No cóż, jeżeli nie, to będzie trochę problem, bo ja nie będę za bardzo miał na co sypać. I gdzie? W ogóle jak? Trochę słabo. Będzie, że beznadziejnie, bo zobaczcie, ja mam... Ja nie mam lagu, wszystko... No jestem niby hostem, nie no, ale... Pójdę na jedną osobę seriera, że tak średnio będzie, nie? Tym bardziej, że nas typowa tak podjoza, zrobiłem, a chciałem też właśnie z nim pograć. A że on za dużo niestety nie pomoże chyba, jak będzie tak grać. To trudno. Aby się coś to będzie pojawiać, kiedy będę mógł ta seria. Ja nie zawsze mogę i nie zawsze też mam czas. Dobra, jadę na tą stronę teraz. Mam nadzieję, że jak pojadę to dookoła, to już nie będzie mi tak zwolniać na chwilę ona. To się ogarnie w końcu. Bo jest to wkurzające. Jeszcze raz na niego napiszę, bo to... Ile można się... Nie mów się z dzisiaj teraz akurat dziwne, bo dzisiaj od niego wróciłem. Mieszkam od siebie jakieś 120 km. Już od niego wróciłem, było... Wcześniej u niego byłem, to normalnie ogarnęliśmy wszystkie serie, było git. A teraz nagle coś się zepsuło u niego w tym. Już przed odcinkiem coś takiego raz, że mu się skraszowało normalnie farming. Ogólnie wiem dlaczego tak jest. Bardzo mnie to cieszy, że się odezwałeś. Aktualizacja tego jebanego. Kurwa, ten Windows 10 to jest. Ten Windows takiego aktualizacji, że nie mam. Normalnie czarnia się pojawia. Okej, okay, dobra, wiesz co, ja mógłbyś tam... Dostaw tą przyczepę, jeżeli już możesz, w razie. Ale ja nawet wejść nie mogę, ja mam dalej czarny ekran, ja próbuję go naprawić dopiero. Ja próbuję naprawić, a ty tak coś gadasz o tym. Dobra, to już przynajmniej mógłbyś się oddać, bo tak samo ten odcinek to tak... Średnio, nie? To wywal mnie z tego, żebym ci tam nie przeszkadzał serwera. No dobrze, to chociaż... Chyba, że będę sobie przyczepę postawić normalnie. Usuń. Dobra, usunąłem się. Nie, może się coś ogarnęło już z tym, bo wtedy było tak średnio, to mi się tak zwalniała ona. Teraz też nie idzie z pełną prędkością, bo dziwne. Z pełną prędkością ona nie jedzie, będą na 6 tak jedzie. Ale to późwa kopci, nie? No co, jak kopci ona, no z ramu silnika będzie chyba robiony. W sumie niby jest naprawiona, więc... A tu normalnie pylicy płuc dostanę i wszystkich innych chorób. Układu oddechowego. Szkoda, że się nie ma, bym ci powiedział, to byś poszedł po wiaderko, to byś wiekał po kółach sąsiadowi tutaj, wiesz. Ziemniaków trochę, no i byś sobie wziął. Sąsiadowi trochę ziemniaków. No wiesz, po
Nie zauważyłby tam, że jednego krzaczka nie ma. No i byśmy chociaż mieli. Dobra, jak coś to ja uruchamiam kompa ponownie. No to jak to zobaczcie. Dobra. Myślę, że będziesz mógł jeszcze w ogóle cokolwiek dzisiaj ogarnąć tam, czy nie bardzo? Czy u mnie, czy będziesz mógł coś... Schowam do czego tą, rurę i... O, ręka tam do, tylko. Nie będę jej zapinał, bo co? Dobra, można jechać. Zresztą tam mi się słuchawki zepsuły, więc muszę je naprawić. Dobra. Jedynka. Dobra, ruszył przynajmniej. Ludzie obawiam, czy ruszy on z góry, nie? No to może być już problem. No bo przecież łopatem by planował 30 podjechać na te pole. A jeżeli nie, to 60 power będzie dzisiaj cały odcinek. Dobra, jedzie. Tak mam oświetlenie swoje prywatne. Mam też swoje tekstury siedliska. Też prywatne. Jakby ktoś się pytał, to niestety nie dam. No ale... Może u mnie pojawi się też kiedyś... Pojawi się nowa seria. Kto wie, może też się pojawi... co tam się... kulisy do farmera. Bardzo bym się z tego powodu cieszył, bo ja też pomoc serię niż tylko tą. Bardzo by mi się to spodobało. Troszkę 20%. Może nie wiem, czy to się zmieści na te dwie przyczepy. Dobra, gasimy. Teraz można wysypać. A, dobra. Zaciągnę. Teraz może podjadę trochę. Dobra, wsypujemy sobie, lecimy dalej, bo nie ma za bardzo czasu, nawet kiedy, czy cokolwiek. O, dobra, zjeść. Gra. Coś teraz. A nie, przepraszam, gra przed do farminga, więc może coś się ogarnie. Dobra, ja lecę dalej, w razie. Nie ma ino czasu. 7 rano, trzeba robić siano. Nie by jest ta 7, wyjechałem tak, żeby sprawdzić, czy to w ogóle da się kosić. Nie jest źle. Rosy w nocy nie było. Da się kosić. A słoneczka jakie piękne. Żadnej chmurki nie ma. O kurde, co tu się stało? To mu się zakopał. Aby mnie to wnerwia powoli, nie? Z tego kombajnu to ja po prostu nie wywalę gdzieś. Nie wiem, co to koliduje, ale to jest masakra. Aha, i teraz gdzie będziesz mi jechał w ogóle? No jedźcie, no ludzie. A teraz już nie gra w ogóle w nic. Więc może coś tam mu się... Znaczy nie to, bo to zrobię odcinek sam, bo... No to będzie bez sensu, jeżeli będę do niego czekał, a nie mam też czasu dzisiaj za dużo. Może jak na szybko odcinek. To trzeba skosić. Dobrze by było. Może na tym ogarnię tą aktualizację, no. Ciekawe. No to mówię o jakiejś aktualizacji, więc może. No Windowsa 11, więc akurat tym to mu nie pomogę. Ja sobie dzisiaj kompa zaktualizowałem, więc nie powinno być problemu. U mnie przynajmniej. Więc tak, możecie znać jak u was po aktualizacji farminga, która była parę dni temu. Ja nie miałem żadnych problemów. Ale wiedziałem, że dużo osób miało, więc proszę znać w komentarzach, jak to u was wygląda. Ja nie miałem problemów żadnych z farmingiem. No wiadomo, jak to w każdej aktualizacji ścinki są, bo to jest niemożliwe. W każdej aktualizacji są ścinki, że jak się wchodzi, to po prostu
albo FPS, albo się po prostu są ścinkie, bo ładuje się farmiki, bo no ścina, wiecie. To jest, to zawsze jest, pamiętam od kiedy po początku farminga. Zawsze mnie to denerwowało. Czy tylko mnie, no ale czy ja akurat nie miałem z tym takich problemów jeszcze, mnie to tak nie denerwowało, o, tak się wyrażę. Bo wiem, że niektórych to denerwowało tak, że nie grali po prostu w nic. Znaczy nie grali nic, że po prostu stali pół godziny i czekali, się wszystko załaduje, to i tak nic nie dawało. No czekajcie, ktoś do mnie napisał. Zobaczmy co to. Dobra, napisałem mu. Sam może będę tam ogarniał tego też szybciej. Mi memy wysyłam, no ja pierdolę. Chyba już nie będę wysyłał wycinał poprzeczniaka, bo nie ma sensu. A i tak muszę to wysypać, więc... Więc na samym salonach planowałbym kupić kombajn nowy. To jest priorytet, bo jeżeli to będzie ona, on się będzie tak bugował jak teraz, to prędko, długo to znajmniej on nie pożyje, nie? Ale kopci późno, nie? No oczywiście ekologia pełną parą. No jakże inaczej. No wysypało się, to jedziemy dalej. Kurwa. Nie chcę przyczepy przestawić, a... Chciałem zawrócić tutaj normalnie też. O, gdzie ta gra farminga? Ale może teraz coś? Tak, gramy na poziomie trudnym. No, czekaj, za wszystko pokażę, tylko będę jechał. Żeby będzie dobrze. O, połączył się. Nie, dobra, przepraszam bardzo. Sam musiałem do niego zadzwonić. A, to już miesza z tym. No, tam leci, mam nadzieję, że dojadę tam w jakimkolwiek tempie normalnym. Dobra. Taka pełna sperma wypełniona z pobrzegi. No kocham, naprawdę zaraz zwanują kanał, jeszcze będę miał. Skoczę z ciebie. Dziękuję. Wtedy włamię się na twój kanał i będę ja twój. Miała to zrobić, zaczynał w takim razie. Nie mam. Co wiele dalej. Jeżeli by cię to ciekawiło, jak szybko mi idzie, to jestem w połowie drugiego kółka. No ale super, nie? O, dobra, może co, zaktualizowałeś go, czy co? No, ja ci tam wszystko zrobiłem. Cały sposobny już byłem. Komputer do kosza będzie leciał. Dokładnie. Więc tak, ogarnąłem sobie tutaj 60. Będzie mnie, porozstawiałem je. 30 raczej bym z prasem nie katował, bo to nie podejdzie, myślę. Chociaż nie takie rzeczy widziałem. Może zaraz na siebie na widaka, to i łatka katowali tego z prasą Steve'ą, no ale do kostek, ale nie mają takiego terenu aż chorego, tak jak my tutaj, nie? Nie mają moda na zakopywanie chyba. Mhm. To chciałem tylko powiedzieć, więc... To jest na co część działa. O, to jest synchronizacja. I tak poprawili długość synchronizacji w porównaniu do poprzednich farmingów. Coś, to ja nie wchodzę. Co robisz? Co? A co robisz? Ja to... Mówisz synchronizacja, to nie ja. Ktoś inny. Bo ja jeszcze... Naprawiam, bo już prawie skończyłem naprawiać. Ja już skończyłem dołączałeś do serwera, więc... No... Ja ci poskakać po bizonku. Dobra. One ziemniaczki na sąsiad ładne. No... Też tak uważam. A mówiłem ci, jak ci nie było, żebyś tam, wiesz, wiaderko przyniósł, wykopał mu tam jednego czarka, może nie zauważy, nie? No opiot byśmy mieli choć. A tak to zobacz. Tak to musimy ze swoich. Weź tam wiesz, no. Szaczka wykoła. O, dzień dobry.
ty. Weź tam sobie jakiegoś szampona. O, patrzcie jaki fajny. Jak pomalała sobie włosy na biało. Fryz jakiś czy coś. Nie? Jak przejaka tam, no, Jupitery się nazywają. Ja super fryz. No bo jeszcze jedna poprzedniak jednak zrobię, bo trochę będzie mogło być problem z zawracaniem. Poczekaj, to teraz trzeba pracę. Tak, zacząć się bawić. Tak, weź 60 i... O kurwa, z 10 tysiącami klinków będzie zajebiście. Ale nie ten traktor wziąłeś i tak, więc... O, do, o dokładnie, o to to. Skoczymy. A, zaciągnę. A, po samemu? Się samemu odczepia, zapomniałem. Tak, co z tym hakiem się stanęło? No to jest ten hak do tego. Wiem. Dobra, jedź. Jedź na gospę, to a płacę prosto tą drogą, potem w lewo tam do sąsiada podjeść po prostu, nie? Ale weź później te biegi zmieniaj. Ole kochci, nie? Ja pierdzielę. Co się jeszcze od pan. Ale jak zmieniło. Co mi się zmieniło? O Boże święty, to one się zaczęły. Ej, one mi się same zaczęły. Ale kopci, ja pierdzielę. O kurde, miałem 1000 pingu i jechałem 200 ponad. O Boże święty, jak ona kopci, nie, jest. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy dalej. A jedyny. Ty, a grupa biegów 1 to jest do pola, czy do jeżdżenia zwykłego? Co? Zmówiłeś, bo słuchawki mi się chwilowo zepsuły. Grupa biegów 1 to jest do pola, czy do zwykłego jeżdżenia? To jest do pola, chociaż na wiesz, na tych drugich, na drogowych też możesz jeździć normalnie, tylko że one są szybsze. A tamto sobie dostosuj bieg, jaki tam będziesz chciał. Bo jeden ma minut odcineczko. Pół godzinki, a to jeszcze nie jest tak źle. Muszę sobie ustawić, żeby mi grała tylko z okna z farminga. No nie tak, no bo trochę będzie bez sensu. A jeżeli nie, no to po prostu muszę mieć ten. Bo to po prostu. No, będę musiał sobie ustawiać zegarek. No ale to już. Kiedyś, to jest pierwszy odcinek, więc. A powiem, że to może z trzeciej osoby, żeby tu się. Ale ja miałem ustawioną na automata i teraz ja zmieniłem na manuale. Co miałeś zrobione, bo nie słyszę nic. Ale coś to nie mów, bo... Albo też już masz mówić. A. Może miałem stąd ustawione na automata, a nie na manuala. No. A powiedz do tego z trzeciej osoby też, żeby było co innego. Dlatego cały czas z pierwszych. Z pierwszej też ma to swój urok, nie? Jak sobie Wistulą jeżdżę. Jeszcze pole to takie jest. Powiem. To jest nasza największa. O, co tam jedziesz? Czemu stoisz? Szczerze? Bo nie mogę zmienić biegu. No ci się odwindowało. Może. Bo ja to chyba jest na automacie. To jest na automacie, wiesz. Bez. Nie trać czasu, bo i tak już. O, widzę się sam. Jak ja fokus ustawię na to. O, zobacz, widać kurwa, stoi. A gdzie ty wysiadł z ciągnika i poszedł gdzieś po los, sąsiadki pewnie. Wiesz, dobra, zbudowałem się, bo jak mówisz, musiałem zapisać ustawienia, bo mi się nie zapisałem ustawień i mi się... Jakie są otworzy? Zbudowały. A tam... O kurde, impreza, 10 tysięcy pingu! Super, o, zapisuję to dlatego. Napisuję to dlatego. Jadę, będę musiał sobie. Do sąsiadki. To weź może ten orężadę jakąś coś, ten tak jest. Coca-Coli no, trochę, ja wiesz co. Prasa od niej pożyczyć. No. Jak dobrze. Jak dobrze pójdzie, to się na lodę załapiesz. No tam jakieś babino ma w całej szatce. Może jak dobrze pójdzie, to i na lody się załapiesz. Może Mabino jakaś tam ma w szapce, nie?
Chyba wino jakieś może tam ma dla ciebie. No może. Czekaj, gdzie ona mieszkała? Co chcę przypomnieć? A tutaj, dobra. Obok tam masz, no. To jak do złej, ja do złej sąsiadki chciałem wjechać. A. Chciałem do Grażynki zamiast Halinki. To słabo, bo ona tam, wiesz... Ostatnio mi kiełbasę przyniosła, to powiedziałem, że niedobra, to się obraziła na mnie. Tak wyszło. O, jak ładnie stoi ta trasa. No już tam nasza kowana, bo ja dzwoniłem tam do, wiesz, do Halinki, że wejdziesz, że będziemy dzisiaj pożyczać. Tam się, wiesz, tam stówka jej się, a potem zapłaci za ten sznurek tam, wiesz, czy coś. To dwa pola do stosowania są. Dam jej bajerę, to nawet nie będziesz trzeba jej spłacić. Idę, no właśnie, jak tam... Aha. Dobrze. Tam wiesz. Ja jestem inny, nie pamiętam jak się nazywała, a muszę jej tam powiedzieć, że biorę. Jak ona się nazywała? Halinka, nie pamiętasz? Halinę tam ma. No nie pamiętam właśnie. Mam z tym problem. Tak, dobra, to pokażę. Gramy na poziomie trudnym. Dobra, nie wiem, czy gramy na poziomie trudnym, mamy, wiadomo. Wszystko mówiłem. Jaki rozmiar będę robić, to największe? Nic nie zmienię, został tak jak jest. No, najmniejsze, bo to... 90, a nie 90. Tak, 90, poproszę. Ej, mamy problem. Jaki? Bo nie mogę wału, nie mogę tego wału do moc tam dodaje, nie mogę. A czekaj, bo tak, bo on jest właśnie zbagowany. On jest zbagowany właśnie, makresole też mają ten błąd. Nie, też mają, że nie mogą normalnie czekać. Jadę tylko tutaj. Tam wiesz, szybko przebiegłem. Dobra, tylko ja pójdę i tam bajerę dam. Dobra, no, ja też przejechajcie po prasę. O. 60 tam przejadę, chociaż kawałek. Dzień dobry! Grażynka! No może tam potestuję cię orężatką. Coca-Coli, wiesz... Różniczce dasz. Bo masz ochotę zapalić panu Borasa, ale Coca-Coli trochę wiesz, co chodzi, nie? Grażynko! No ja tu ci dam na smaku Borasku. Dobrze, już się... Później przyjdę, bo powiesz, bo zaproszę go, tak. Ten, mówiła, że ma dobre lody w lodówce, żebyś później też wpadł. Ugadałem się z nią i po połowie ceny. 50 będzie musiał tylko 50 jej zapłacić. A wyjeżdżasz tam właśnie tego sklepu, gdzie się nie rozbijesz, nie? Tylko trzeba będzie na lody później do niej wpaść, bo powiedziała, że ma takie dobre w zamrażarce. Mąż kupił jej. Bardzo jej się to podoba. A jest mąż w domu, czy nie? Nie. Słyszałem, że tam tego, słyszałem, że kran cieknie, to tam mówiłeś, powiedziała, że tam jest zamiast za prasę, to tam wiesz. Coś tam mówiła też o tym kranie, bo... Bo mąż pojechał, bo do jego ciostra w szpitalu. A pojechał pewnie kosić. Tam wiesz. Albo coś tam mówiła, nie wiem. Kosić czy coś pojechał pewnie. Coś chyba z rodziną, wiem. A wiadomo. Coś tam mówiła, że z rodziną związane, ale co, to nie pamiętam. Nie przysłuchałem cię za bardzo. No. Ale powiedział, że nas chęć bardzo zaprasza, bo ma chatę wolną, wiesz, żeby wpaść. Mu możemy wbić jeszcze, wiesz, bo na lody może. Tak, właśnie ona zapraszała na lody, bo mąż się przecież kupił. Wtedy, żeby nie czuła się samotna, to lody jej kupił. Całą zamrażarkę jej kupił. Tak, ale za mu się zbierze, że za słuchawki pierdolone. O. O, dobra, teraz już słyszę. Ile tam odcinka mam?
35 minut. To dojedziemy sobie do tego końca i będziemy chyba kończyć. O, przełomowy moment. Pierwsza bela wylatuje. Dobrze. Tam za dużo tych bel nie będzie tam. Ostatnio drabina nam się ostatnio powstała, więc musimy sobie nową tam zmajstrować. Na zewnątrz odcinek tam będzie zbieranie belek, to już trzeba ogarnąć trochę, nie? Ja muszę się wyciszyć na chwilę. Dobrze. Mam znowu mnie zostawił. Cichniemy sobie. Ale żeby to było skoszone. Może dzisiaj to się wiedziałem, że się nie uda tego odpuścić na odcinku. To nie byłoby szansy. Nie chciałem też obkaszać sobie 5 razy dookoła i zostaje się za 2 przejazdy na odcinek, nie? Wolałem zacząć od początku. Fajny wyjazd gospod, co prawda tak nieudany, bo 60 poszła się przyczepa, a jedna poszła się pierw, tak samo jest headerem, to może dlatego tak pierwszy zwalnia teraz. Ale. O Jezus Maria, co się stanęło? Dobra, mniejsza z tym. Dom się papki zepsuły. Spadają serdecznie. To jest łapki na kablu, kocham. Nie zepsuję ci się, tylko ja się wyciszyłem, bo co moment teraz mam takie, muszę się czasem wyciszyć. Trudno się nie skręca, bo prawie się wał, bo mam aż łamie. Mówisz? Mówisz, ja już bałek? To dookoła jeździ, czy coś, no jeszcze, wiesz. Jeszcze nie złamałem. Bo to będzie, nie będzie tego, tego. Nie będzie wtedy przyjemności u Halinki, tylko będziesz musiał. Trzeba odpracować inną. Teraz będę musiał. Minu, wiesz, u męża. Tam wiesz. Rysiek to tam pojechał kosić teraz, nie wiem, gdzie tam bizonem pojechał. Tam 80 ma to. To Ino tam pojechał gdzieś kosić. Chyba przy, nie wiem, jęczmień też chyba coś próbuje obalić, ale coś. Nie wiem, pojechał parę minut tam przed nami, nie więc. No, on tam. Większe pole mu to chyba 10 hektarów ma czy coś. Tam na. Łącznie, więc. No, go nie będzie cały dzień. Panienka mówiła, że na nas wróci i później, nie, no, później znowu go nie będzie. Mam nadzieję, chyba aż tak źle to nie będzie. Nie będzie tyle czasu, bo wiesz, bizonem kosił tego. Nie no, ale to dlatego, że tam ma ojca. Przy tym jego ojciec blisko tego pola mieszka i go zapraszają. A, to będą chlać ładne, a to wróci pewnie rano, a nie temu przecież jak. Nie może, nie trzeźwie. Jeździ. Pewnie trzeźwie, to będzie musi tam wyszedł z ojcem, pewnie przejedzie, bo to już. No wiesz, pomogę mu tą 80 zawieźć. Fajnie to idzie, muszę sobie kupić. Musimy kupić kiedyś. No. Później kupię kiedyś taką fajną, nieco od niego tam weźmiemy. Fajnie mi się jechało. To zupełnie inaczej, inny komfort niż 60. Więc tak, to by było wszystko w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że wam się podobało. Taki luźny odcinek. No nie wiem, czy taki luźny. Dobra, chodź tu do mnie. Pierwszy odcineczek na tym. Pierwszy odcinek na tym kanale, taki głównym. Więc co? Dobra, jeszcze pójdziemy do niego, tak pamiętam, bo. A, słucham. Co powiedz, jest? Jak chcesz, ile? Chcesz jakąś kopić, ja tu się zaraz, ja tu zaraz zemdlenie, kurde, dusi mi aż. Na następnym odcinku będę prasował, to na razie tam wiesz. O. Ale widok ładny. Muszę się przewietrzyć. To weź, bo tam gorąco pewnie w tym. Weź, gdzie ty jesteś? O. Weź, przebierz się, bo tam gorąco będzie w gumiakach. A, kopię się trochę. No i dobra, to by było wszystko w tym odcinku. Do następnego. Zapraszam się, wpisz się do subskrybowania kanału i cześć, trzymajcie się. Cześć, do następnego.